A jaki jest stosunek polskiego rządu do środowiska? To jest dobry komentarz chyba. Obecny rząd, jak i chyba wszystkie poprzednie, traktuje środowisko jako totalnie marginalny temat. W Polsce jest tak, że nie myśli się perspektywicznie, co będzie za 20, 30 czy 50 lat. Nie ma... Myśli się, co będzie od wyborów do wyborów. W Polsce trochę wróciliśmy do średniowiecza, trzeba przyznać. Chociaż nigdy do końca z niego nie wyszliśmy. Praworządność to jest chyba podstawowy element tego zamachu na konstytucyjne wartości. To jezioro obniżyło swoje lustro o prawie 5 metrów. My jesteśmy tacy malutcy, a ci, co decydują o tym, czy ta kopalnia będzie, czy nie będzie, naprawdę mają wpływy, pieniądze i tak to wygląda. Mamy bardzo restrykcyjną ustawę antyaborcyjną. Nie widzę na razie żadnej jaskółki zmiany. W sensie nie spodziewam się, że ta zmiana przyjdzie od góry. Ta zmiana może przyjść tylko od dołu. Dość kompromisu w obronie Matki Ziemi! Dość kompromisu w obronie Matki Ziemi! Tak naprawdę pierwsze wyjście moje na ulicę to było dołączenie do szerszego tłumu. Tak? Czyli, jeżeli mogę używać prostych słów, to powiem, że to było na... Po prostu tak się wściekłam na to, co robi rząd, że wyszłam i dołączyłam do protestu. Pierwszy protest zablokowaliśmy dwie drogi krajowe w Polsce. Ja nie miałem pojęcia, zablokowałem, wyszedłem na ulicę, ludzi ściągnąłem. Odbywały się pikiety, w zasadzie stałe, w Sądzie Najwyższym. Takie pikiety wsparcia dla sędziów. Konstytucja! Konstytucja! Na początku brałem udział w tych bardziej klasycznych formach protestu, czyli w demonstracjach, w petycji skierowanej do ministra, no ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. Więc później, kiedy dowiedziałem się o tym, że będą prowadzone blokady wycinki, to też do tego dołączyłem. Spotkaliśmy się w lipcu w 2018 roku po raz pierwszy w regionie, w którym gołym okiem można było zobaczyć, jaki jest wpływ wydobywania węgla brunatnego na przyrodę i na społeczności lokalne. Przyjechało 400 osób na obóz, co przekroczyło nasze oczekiwania. Obóz powstał pod koniec maja 2017 roku. Przez kolejne miesiące przewinęło się przez niego ponad 1000 osób. Więc to jest bardzo dużo ludzi, bardzo zróżnicowana grupa z wielu państw w różnym wieku. Nieważne, czy ktoś się realizuje w gotowaniu śniadania, czy ktoś się realizuje w przypinaniu się do harwestera, wszystkie te działania były równie potrzebne. I wszystkie te osoby mogły się w ten sposób jakoś poczuć, że angażują się w obronę Puszczy Białowieskiej przed dewastacją. Osoby, które do tej pory nie były zainteresowane polityką, życiem publicznym, albo nawet może życiem społecznym, po raz pierwszy, nawet w bardzo małych miejscowościach, ruszyły do działania. Politycy mogą zrobić, co chcą. Politycy mogą nam obiecać, że zrobią coś w 2025 roku. A prawda jest taka, że jeżeli w tej chwili politycy nam obiecują, że zrobią coś w 2021, to znaczy, że tego nie zrobią. To znaczy, że zrobi to ktoś inny. Że oni nie muszą tego robić. Że zostawią to komuś innemu. Więc zawsze najważniejsze jest pytanie, co robisz teraz w rządzie? Społeczeństwo myśli już inaczej niż myślało jeszcze kilkanaście lat temu. Kiedyś na początku byliśmy oszołomani, wyśmiewano nas. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jeżeli się konsekwentnie będzie stosowało jedną metodę, a tą naszą metodą to jest pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie, to przynosi rezultaty. Jeżeli jesteśmy w dużej sile, jesteśmy razem i mówimy jednym głosem, to władza słucha i czarny protest był tego najlepszym dowodem, że duża siła kobiet wypowiedziała się publicznie na ulicy i władza zrobiła krok w tył. Te działania są skuteczne, co też daje pewną energię. To ludzie, którzy mają w sobie takie głęboko zakorzenione poczucie wolności, w momencie, w którym ta wolność jest im ograniczana, się wkurzają. Po 5 miesiącach naszego działania harwestery wyjechały z puszczy i do teraz tam nie wróciły. Natomiast kiedy ostatecznie te cięcia ustały, to myślę, że to, co dla mnie było najistotniejsze, to to, że w lesie jest cicho i że wreszcie jakby słychać ten las, słychać te dźwięki, dla których tam wcześniej też przyjeżdżałem i dla których ten las jest wyjątkowy, że tam po prostu można jakby zanurzyć się w tym świecie jakby odległym od człowieka, bez żadnych jego dźwięków, bez ryku pił, bez tych maszyn i tak dalej. I to było bardzo przyjemne i to było na pewno poczucie ulgi.
to się wszystko ze sobą wiąże. Jeżeli chcemy działać na rzecz równości, różnorodności, dobrych warunków życia, to tak naprawdę okazuje się, że jesteśmy po tej samej stronie. Więc dla mnie prawa kobiet, obrona klimatu, prawa mniejszości to są rzeczy absolutnie ze sobą powiązane i jestem zaangażowana we wszystkie. Czeka nas ogromna zmiana i tak jak możemy ją porównywać do uzyskania praw wyborczych przez kobiety, czy uzyskania wolności przez czarnoskórych niewolników, to jest tego rodzaju przedsięwzięcie, które przed nami czeka, tego rodzaju przewrót jest przed nami. I te sprawy nie wydarzyły się w ten sposób, że ktoś grzecznie poprosił, a druga strona to oddała. Tak się nie wydarzyło w żadnym z tych wypadków. Jak ludzie biorą sprawy w swoje ręce, to wtedy mają wpływ na polityków, na polityczki, których jest mniej, mają wpływ na różne decyzje, które są podejmowane wokół. Więc tak naprawdę, jeżeli chcesz, żeby coś się wydarzyło, to nie czekaj. Zacznij w takim małym wymiarze i nikt ci nie ma prawa powiedzieć, że robisz to źle. Bo robisz. A inni jak nie robią, to sorry. Zamknę.